Już w sobotę bal andrzejkowy w budynku OSP w Nowej Jastrząbce. Wszystko po to, aby pomóc 2,5-letniej Oliwce Głowacz. To dziewczynka chora na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Jest to choroba postępująca. W tej chwili nie ma żadnego leku, dopiero są badania kliniczne pod względem tej choroby. Jedynie na razie możemy mieć rehabilitację. Jak na razie Oliwka się właśnie nie kwalifikuje do żadnych badań klinicznych, ponieważ ma drugi stopień. Kwalifikują się tylko z pierwszym stopniem dzieci, bo są po prostu słabsze. Bardziej jest im ten lek potrzebny, ale jeśli Oliwka by dostała ten lek, to by lekarz nam jeden powiedział, że nawet by chodziła sama. Że dałby jej szansę na to, żeby długo żyła. Na balu andrzejkowym będą zbierane fundusze, będą prowadzone aukcje charytatywne. I środki właśnie będą zbierane, wszystko będzie przeznaczone na rehabilitację i potrzebny sprzęt. A teraz musimy właśnie kupić dla Oliwki kaflator. A jest koszt tego kaflatora 22 tysiące. Podczas balu odbędzie się aukcja dla Oliwki zorganizowana przez Fundację Dajmy Dzieciom Miłość. Mamy bardzo ciekawe przedmioty na aukcję, które zostały przekazane nam przez różnych ludzi dobrego serca i mam nadzieję, że tak samo wielkim sercem pokażą się uczestnicy tego balu, osoby, które wykupiły po pierwsze wyjściówkę, gdzie te pieniądze z biletów również są przekazane na rzecz Oliwki. Po drugie, myślę, że w czasie trwania tego balu licytacja będzie bardzo obfita i uzbieramy po prostu maksymalnie dużo pieniędzy. Mamy koszulkę z autografem Bartosza Kapustki, ale myślę, że najcenniejszym, najciekawszym takim fantem, który można wylicytować, to jest kask Janusza Kołodzieja, kask, w którym jeździł w Grand Prix, więc naprawdę bardzo, bardzo ciekawy i myślę, że rzadki przedmiot, który można będzie wylicytować. Także z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przekazali na aukcję. Całkowity dochód z imprezy przekazany zostanie na leczenie Oliwki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wójt gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła.